18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach po wspólnym odśpiewaniu Marki papież powiedział: miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe i z nią nie rozstawałem się przez te wszystkie lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny, była przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na krakowski Błonia. I moi kochani, my teraz też Syćka razem z całego serca głośno zaśpiewajmy Barkę, co by Jan Paweł II słyszał, jak tu pięknie w Beskidach śpiewają.